Hej, 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 z tej strony Iwa, słuchajcie, moje ptaszki mają jajeczka, tylko moje ptaszki były na tyle inteligentne, one teraz mają pierwszy raz jajeczka, że podściółkę na gniazdo, które kupiłam, to chyba im się za bardzo ta podściółka nie spodobała, aczkolwiek była to wyściółka gniazda typowo dla nich. Więc tę podściółkę wyrzuciły kilka razy z domku. Więc ja im zrobiłam tutaj taki koszyczek, który jest w środku. Teraz tutaj duszka siedzi na jajeczkach. Bo po prostu te jajeczka potrzebują takie zagłębienie. Coś w rodzaju naturalnego gniazda. Gniazdo jest wyłożone miękkimi ściereczkami, czystymi oczywiście. No i duszka chyba się przygotowuje do złożenia już trzeciego jajeczka. Ale jak się pięknie patrzy, to Kioko, jestem piękno. One tak się zachowują, tak bronią swoich dzieci. Nie chcę je specjalnie jakoś stresować, ale już jest to na zasadzie takiej, że jak złożyły pierwsze jajeczko, to znaczy ona zniosła pierwsze jajeczko, to jakieś tak specjalnie zainteresowania nie było tym jajeczkiem. No i nawet nie siedziały specjalnie zbyt długo, natomiast potem, że jak złożyła drugie jajeczko, jak urodziła drugie jajeczko, no to już zaczęły siedzieć na zmianę i mamusia, i tatuś, i już w zasadzie cały czas któreś z nich tutaj jest na tym jajeczku. Są to bardzo młode ptaki, stosunkowo młode. I myślę, że właśnie dlatego, że tatuś jest bardzo młodym ptaszkiem, to tą podściółkę po prostu całą wyrzucił. Za każdym razem, kiedy ja tą podściółkę włożyłam tutaj do domku, tutaj mam taki domek, duszka, nie gryź, już nie będę cię męczyć. W momencie, kiedy włożyłam podściółkę do domku, tutaj mam taki domek, duszka, przestań, aho, jajeczko widać, tu widać jajeczka. W momencie, kiedy włożyłam podściółkę, no to tatuś usilnie tą podściółkę wyrzucał, tak? No, ale teraz słychać go jak fuczy. Bronią jajeczek. No, ale teraz już mają właśnie tak wysłane te gniazdo. Jest to, no, nie miałam wyboru, jeżeli złożyła jajko na desce, no to jak najszybciej musiałam coś z tym zrobić. A że nie tolerowały tej podściółki, więc jest ściereczka, jest tutaj taki koszyczek. No i tutaj bardzo dobrze się na nim, w tym koszyczku im siedzi. No, zobaczymy, może złożą jeszcze kolejne jajeczka. Nie chcę ich już stresować, więc skończę nagrywanie. Trzymajcie się, pa, 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 pa.